teraz, Sylwio, policz od 1 do 3 i na 3 znajdziesz się w jakimś wspomnieniu lub jakimś śnie. Gdziekolwiek, daj się tam zabrać. Na 3. 1, 2, 3. Co wróciło, Sylwia? Może jakiś obraz, może zapach, może smak? Jakie doznanie się pojawiło? Te czarne chmury, czarne plamy i czuję lęk. I czujesz lęk. I teraz zobaczysz siebie wśród tych czarnych chmur. Zobaczysz tę zlęknioną Sylwię, ale patrzysz na siebie z góry. I powiedz mi, w jakim wieku jest ta Sylwia, która się boi, która jest pośród tych czarnych chmur? Małą dziewczynką. Ile masz lat, Sylwio? 5, 6. Masz 5, 6 lat. Powiedz mi, gdzie jesteś? W otwartej przestrzeni? W jakimś pomieszczeniu? Gdzie znajduje się ta 5, 6-letnia Sylwia? Jestem u cioci w ogrodzie. W cioci w ogrodzie. Patrząc z góry, powiedz mi, czy jesteś w tym ogrodzie sama, czy nie? Tak jak sama jesteś. I co tam robisz w tym ogródku? Stoję. Stoisz? Stoję. Zobacz, na co skierowany jest wzrok tej małej dziewczynki. Na co się patrzy, mała Sylwia? Na stary dom. Na stary dąb? Drzewo? Dom. Dom, na stary dom. Tam, gdzie mieszka ciocia? Mieszkała ciocia, tak. Był duży dom, bardzo duży. I co widzi ta dziewczynka, patrząc na ten dom? Widzę taki mur. Nic więcej, mur. I z czym się kojarzy ten mur? Co widzi? Co czuje ta dziewczynka? Takim jakimś ograniczeniem, zamknięciem. Jakąś taką... Więc ta mała dziewczynka pamięta, że ten mur ją ogranicza. Co jeszcze widzi ta dziewczynka? Co jeszcze czuje? Wszystko to, co ona widzi, to, co wie, to, co czuje, ty również wiesz. To jest właśnie telepatia. Widzę jeszcze taki... jak to powiedzieć? Taki... taką drogę i mostek łączący drogę z tym ogrodem, z tym placem. Gdzie ten mostek? Płynie rzeka. Czy coś się dzieje w tej scenie? Przewiń do przodu i zobacz, czy coś się wydarzyło w tym ogrodzie powolutku. Pamiętam z opowieści, że na tym mostku ktoś zginął. Więc zobacz oczami tej dziewczynki, czy ona pamięta tę historię. Nie. Nie. Odczytaj, czego się boi ta dziewczynka. Tak jakbyś odczytywała jej strach. Nie wiem, to jest takie mieszane uczucie, trochę takie wspomnienie, takiego żalu, tęsknoty.
ale zarazem taka pustka, taka nicość. Tam w tym miejscu ta dziewczynka spędziła najpiękniejsze wakacje. Jeszcze psy, zwierzęta. Więc ma piękne wspomnienia z tego miejsca, więc dlatego sprawdź, czego się boi. Czego się boi ta dziewczynka? Znajdź w niej ten strach. Gdzie jest umiejscowiony? W brzuchu, w głowie, w klatce piersiowej, w rękach, nogach. Gdzie on jest? W brzuchu. W brzuchu. Przejrzyj ten strach w tej dziewczynce. Odkoduj go. Czego boi się dziewczynka? Tam prowadzą takie schody do góry i do piwnicy. Do takiej starej piwnicy. I do góry. Do góry, do pokoju. Ale te schody są takie ponure, straszne. I czego ona się boi? Odczytaj. Co się wydarzyło na takich schodach, że się boi? Nie pamiętam. Pozwól sobie odczytać jej brzuszka. Co symbolizują takie schody? Co się wydarzyło? Ale słyszę jakieś takie krzyki. Słyszysz krzyki? Kto krzyczy? Ciocia. To się dzieje pod tymi schodami? Nie, to się dzieje już na tym piętrze. I co krzyczy ciocia? Żebyśmy tam nie wchodzili. Co tam jest, Sylwia? Tam jest niebezpiecznie, że tam remontuje się, żebyśmy tam nie chodzili. Co widzi dziewczynka pod schodami? Co tam według niej jest? Piwnica jest zalana wodą. Czym dla dziewczynki jest piwnica zalana wodą? Pozwól temu strachowi z brzucha dziewczynki mówić. Niech opowie swoją historię, ten strach. Zimno. Było ci kiedyś zimno i mokro. Pozwól sobie wrócić do tego momentu, gdzie było ci zimno i mokro. Ile masz lat? 3 mi było zimno. Pozwól sobie wrócić do tego zimna i mokra. Wracasz do takiej sceny. Nieważne, gdzie ona się zdarzyła. Już tam jesteś, Sylwia. Jest zimno i mokro. Ile masz lat? 1. co przychodzi na myśl. Ile masz lat, kiedy jest ci zimno i mokro? Chyba tam, cioci. 5, 6. Jesteś dziewczynką? Czy chłopcem? Jestem dziewczynką, ale mam krótkie włosy. Pamiętam siebie drewniaka w krótkiej spódniczce. I rozejrzyj się, jak wygląda to miejsce, gdzie jest ci zimno i mokro. Cały czas mi przychodzi z głowy ta piwnica. Piwnica. Jesteśmy już w tej piwnicy. Jesteśmy w piwnicy, w której było ci zimno i mokro. Nieważne, czy jest to w tym życiu, czy w jakimś innym. Już jesteś w tym miejscu. Co tam robisz, Sylwio? Ojej, patrzę. Na co patrzysz? Na tę wodę. I co widzisz, kiedy patrzysz na tę wodę?
Nic. Jesteś tam sama w tej piwnicy. Co tam robisz? Stoję. Po co tam stoisz? Nie wiem, może chciałabym tam wejść głębiej, ale się boję. Po co masz tam wejść głębiej? W jakim celu? Żeby zobaczyć tą piwnicę. Ma takie piękne łuki. I co jest w tym kącie, którego się boisz? Zobacz, co tam jest. Już to widzisz. Jakiś piec albo... Nie wiem, jak jest taka... Przychodzi mi na myśl maszyna jakaś w stylu pieca, piekarnika. Dobrze, a teraz zobacz tę piwnicę energetycznie. Czy jesteś jedyną ożywioną energią w tym miejscu? Jesteś tam sama, czy nie? Czuję się sama, ale... Po prostu mów. Nie blokuj niczego. Ale co? Nie wiem, jakieś takie jakieś dusze, ale... Dusze są? Ile tych dusz jest? Pierwsza cyfra, jaka przychodzi do głowy? Jedno. Jedno? Jedno. Gdzie ona się znajduje, ta jedna dusza? Jest w tym innym pomieszczeniu niż ten pies. Za ścianą? Nie, otwarta przestrzeń. Tam w ogóle jest tak pusto, sama cegła, sklepienia, woda i ta dusza, tak jakby się czegoś bała, tak jakby w rogu, ale jest nad tą wodą. Nie w tej wodzie, tylko nad Dobrze, tą spójrz jej w wodą. oczy i powiedz mi, jakie to są oczy. Smutne. Smutne oczy. Jakiego koloru? Ciemnego. Ciemnego. A jak wygląda źrenica tych oczu? Brązowa jest taka ciemna. To tęczówka, a źrenica? Nie widzę. Przyjrzyj się, widzisz wszystko, kochanie. Jak wygląda źrenica tych oczu? Jak u kota. Więc na podstawie tych oczu zrekonstruuj formę tej duszy. Co to jest, kochanie? Pierwsze, co przychodzi ci do głowy, tu nie ma złych odpowiedzi. No taki, nie wiem, taki kształt jak człowiek, ale Ale oczy kolor nie. jasny. Wiecie, jaką rasę byś nadała? Nawet jeśli stoi na dwóch nogach. Co to za rasa? Pierwsze, co przychodzi. Co to za rasa? Jak duch, tak jakbyśmy sobie kojarzyli ducha, duszek, jasny. Ale to nie człowiek. Po oczach powiedziałaś mi, że to Nie. nie człowiek. Więc jaka rasa? Co ci przychodzi na myśl? Jakiego koloru jest jego skóra? Kot. Kot ci przyszedł do głowy. Dobrze. A teraz zobacz siebie w tej piwnicy, tak jakbyś znowu patrzyła z góry i powiedz mi, czy komunikował z tobą ten kot z piwnicy. Niewerbalnie. Powiedziałeś, że udawał smutnego. Że udawał duszę ludzką. Co ci robił? Co komunikował? Dlaczego tam poszłaś? Zobacz sobie tę scenę. No. Patrzył na mnie. Odczytaj z tego wzroku. Co komunikował tym wzrokiem?
Żebym wyszła do tej wody. Żebyś co? Weszła do tej wody. Aha, i weszłaś? Nie. I co się dalej Muszę wydarzyło? Pływać. Nie weszłaś do wody tak jak chciał. I co dalej? Co zrobił dalej? Później. Mówię, żebym weszła, spróbowała. No to Ja mówię, zobacz. że pływać nie potrafię. Aha, okej. I co dalej? Przewin do przodu. Co się dalej dzieje? Wchodzisz w końcu? I co się dzieje, kiedy To nie jest wchodzisz? sztywna. Aha, jesteś sztywna. Zobacz, co cię tak usztywniło. Strach przed wodą. Strach przed wodą. Jak myślisz, jak on reaguje na ten strach przed wodą? Sprawdź. Twój strach przed wodą, co z nim robi? Nie wiem. Wiesz. Każda odpowiedź jest dobra, jak czujesz. Jak on reaguje na twój strach? Jest tam wciśnięty w ten kąt. I co robi? Jakby mnie prowokował. Prowokuje cię. Jakbym weszła. Odczytaj z niego, czego dokładnie od ciebie chce. Jakie są jego zamiary? Jesteś w stanie go odczytać jak książkę. Jaki ma zamiar wobec ciebie? Co chce osiągnąć z tobą? No. Chcę, żebym weszła do tej wody, żebym się zmoczyła. A wiem, że mama będzie na mnie krzyczeć, że jestem mokra. I co on wtedy dostanie? Co on będzie wtedy z tego miał? Jak się zmoczysz i mama będzie krzyczeć? Satysfakcja. I jak ją dostanie, tę satysfakcję? No, mów, co przyszło? Co widzisz? Cieszę się. A, ciarki. No, mów. Mam ciarki. Gdzie masz te ciarki? Na całym ciele. Na całym ciele. Więc to mama tak naprawdę jest zapalnikiem, nie woda. Tak? Mam straszne ciarki, mi zimno. Posłuchajmy tych ciarek. One są związane z twoją mamą. Dajmy im się wysłowić. Niech przepływają przez ciebie. I tym łzom, co to wszystko mówi? Powiedz to na głos. Boję się. Boisz się mamy? Czego się boisz, kochanie? Nie wiem. To idźmy do źródła tych ciarek, do źródła twojego strachu. Jesteśmy przy tobie, kochanie, i ja, i Ewelinka. Ewelinka jest cały czas przy tobie. Idź do źródła tych ciarek, gdziekolwiek to jest, do źródła swojego strachu. Idziemy tam. I powiedz, gdzie się znalazłaś. Jaka scena wróciła? Jestem zamknięta w szafce w kuchni. Kto cię tam zamknął? Nie wiem. Ile masz lat? Jest mało. Mniej więcej. Powiedz mi, ile masz lat? 6, może 7. 6. Co czujesz, kiedy jesteś w tej szafce? Zastanawiam się, dlaczego jestem tam zamknięta. Więc ktoś to zrobił, prawda? To
teraz zobacz kto, bo to jest dla ciebie bardzo ważne. Kto cię tam zamknął, Sylwio? Wydaje mi się, że mama. Mama. Mhm. Okej. Co czuje ta mała dziewczynka zamknięta w tej szafce? Żal. Mhm. Żal. Czujesz strach? Ale dlaczego? Nie. Mhm. Nie wiesz dlaczego. Zobacz tę scenę z góry. Tę kuchnię, to miejsce, gdzie byłaś zamknięta w szafce i powiedz mi, gdzie jest ten kot, kiedy ty jesteś zamknięta w szafce? Nie ma go. Mhm. A jest ktoś? Jest pusto. Mhm. Gdzie jest mama? A stoi tak przy wejściu do kuchni. Mhm. I co robi? Nic, patrzy. Odczytaj z niej, dlaczego cię tam zamknęła. Nie wiem, przyszedł mi na myśl brat. Mhm. Że co? Że on jest biedny, młodszy. I co ma w związku z tym zamknięcie ciebie w szafce? Tak jakby mnie chciał ukarać. Za co? Za to, że mój tata nie kocha mojego brata. Mhm. Bo ją to rani? Mhm. Ja bym to bolało bardzo, że nie chciał to. Mhm. Dlaczego ja? Mhm. To odczytaj sobie. Dlaczego ukarała ciebie za to? Pozwól sobie, niech odpowiedź przyjdzie. To jest tam dziewczynką. Co ma płeć wspólnego z tym wszystkim? Jaką rolę odgrywa płeć dla twojej mamy? To, że jesteś dziewczynką. Jest zadowolona z tego, że jesteś dziewczynką, czy nie? Jestem taka jak ona. Mhm. I to ją nie zachwyca? Mhm. Mhm. Nie chciała dziewczynki? Odczytaj sobie, to ważne dla ciebie. Poczuj to. Powiedziała mi, że z dziewczynami to jest same problemy. Co? Mhm. Czyli nie bardzo chciała dziewczynka. Przyjmij tę wiadomość. To nic nie szkodzi, że tak było. Po prostu taki fakt. Nie chciała, prawda? Wolała chłopaka. Mm-hmm. Okej, okay, dobrze. Dobrze, dowiedziałaś się o tym. Wróćmy do teraźniejszości, Sylwia. Zobacz siebie dzisiaj. Powiedz mi, jak siebie widzisz dzisiaj. Silną kobietę. Mhm. Odważną. Mhm. Mądrą. Zaradną. Wspaniale. Mhm. Kochającą życie. Mhm. A gdzie jest kot? Rozejrzyj się. Gdzie jest kot, Sylwio? Ale już nie jest ten kot, to jest czarny kot. Czarny kot? A gdzie on jest? Przed tobą, za tobą, obok? No tak, tak. Tak z lewej, jakbym stała. Po lewej twojej stronie. Kierowała, tak. Mhm, dobra. Ewelinko, dołączysz do Sylwii? Jestem. Mhm. Cudownie. Sylwio, Ewelinka jest przy tobie. Mhm. Cały czas. Czujesz ją albo widzisz? Czuję ją. Mhm. Też. Cały czas cię ubezpieczamy. Spójrz teraz na tego kota i powiedz mi, co teraz robi po twojej lewej stronie. Tak patrzę
na mnie z takimi sensami. Pokaż mu nas. Nie jesteś już sama. Jak zareagował na naszą obecność przy tobie? No tak kręcił głową. Tak. Że co, nie podoba mu się, że jesteśmy? Nie? Tak nie bardzo. Zapytaj go, co mu się nie podoba w nas. Ochrona. Ochrona przed czym mu się nie podoba? Że mnie chronicie. A przed czym cię chronimy i co mu nie odpowiada? Co mu nie odpowiada w tej naszej obecności? W tej naszej ochronie? Przed strachem. A, czyli chce twojego strachu, tak? Kiedy ostatnio wyciągnął z ciebie strach? Albo go spowodował? Możesz go zapytać, musi ci odpowiedzieć. Albo sobie odczytać. Masz dostęp do wszystkich informacji. Czytasz z niego jak z książki. Kiedy ostatnio to zrobił? Pierwsze, co ci przychodzi? Słucham? Wczoraj? Wczoraj. W jakiej sytuacji wywołał wczoraj u ciebie strach? Tarczywości, przemocy. Ktoś był przemocowy wobec ciebie? Tak, zrobił coś, czego ja nie chciałam. Aha. Próbował. Aha. I jak tego dokonał, żebyś doświadczyła tej przemocy? Żebyś się bała? Co zrobił ten kot na planie subtelnym? Przytulił się. Gdzie się przytula? Do której części twojego ciała się przytulił wczoraj? Do moich ramion, plecy. Czyli od tyłu, tak? Zanim się przytulił, zobacz, co masz takiego w ramionach, w plecach, że tam się chce przytulać. Co takiego tam w tobie jest? Przejrzyj siebie. Masz rentgena w oczach. Co tam takiego w tobie ma, że tam się chce przytulać? Miękko. Co to jest to miękko? Możesz włożyć swoje energetyczne ręce do swoich pleców, do swoich ramion. Co tam masz? Spontanicznie, co ci przychodzi? Takie, no? takie tworzywo jak w kurtkach mamy, taki, taka pianka. Aha, taka pianka. Dobrze. Rozumiem. I teraz, kiedy dotykasz tej pianki, to jest coś naturalnego twojego, czy to jest coś obcego? Nie. Dobra, okej, okay, więc masz w sobie piankę. Co jeszcze masz w sobie, Sylwio, co do ciebie nie należy? Już wiesz, że tam jest pianka, do której on się przytula. Co jeszcze masz? O, taka czarna maść. I gdzie masz tę czarną maść? Na wysokości żołądka. Aha, dobra. Na wysokości żołądka masz czarną maść. I to też nie jest twoje, prawda? Nie. Dobra, zeskanuj siebie całą. Od głowy po koniuszki palców, u rąk i stóp. I powiedz, czy coś jeszcze w sobie widzisz, co nie jest twoje. Widzisz lub czujesz? Czuję zimno w stopach. Odkoduj to zimno. Co to? Co masz w stopach, że czujesz tam zimno? Spójrz sobie na swoje stopy energetycznie i powiedz, co tam jest. Lód. Lód. Okej. Okay. I rozumiem, że on też nie jest twój.
Nie. Powiedz mi, do czego to wszystko służy w tobie? Ta pianka, ta czarna maź w żołądku, ten lód w stopach. Jaką to ma funkcję w tobie? Może mnie zablokować. W czym cię ma blokować, Sylwio? Żeby nie poszło dalej. Co oznacza iść dalej? Iść dalej, co się osiągnąć? Mogła rozwijać. Żeby stać w miejscu, nic nie robić. I kiedy te wszystkie przedmioty blokują cię, żebyś stała w miejscu, jaką częstotliwość produkujesz? Satysfakcję? Spokój? Przykorę i że ja to zrobię tak. Aha. Nic nie stoi na przeszkodzie. Aha. Ile energii tracisz na tę przekorę, żeby udowadniać? I tak to zrobię. Dużo. Ile? W procentach mi podaj. Pięćdziesiąt, siedemdziesiąt. Jeszcze raz, ile? 50-70. Od 50 do 70% twojego potencjału tracisz na przekorę, na udowadnianie, i tak to zrobię. Powiedz mi, czy udaje ci się dokonać tego? I tak to zrobię. Cokolwiek ci tam zblokuje, udaje ci się, czy nie? Udaje ci się, ale z dużą stratą energetyczną, tak? Okej. A teraz odczytaj, odkoduj poprzez ten byt, poprzez tego kota, do czego jemu służą te implanty. Co mu dają? Ta czarna maść, ta pianka i ten lód w twoich stopach. Tak jakbyś patrzyła na siebie jego oczami. Nie wiem, to jakby jego chroniło przed czymś. Przed czym? Przed czym chronią go implanty w tobie, Sylwio? Nie wiem, może jakoś jest połączony ze mną. Jak jest połączony? Zobacz sobie te połączenia. Nie, ja nie lubię kotów. Okej. Okay. Rozumiem. Dlaczego? Bo jeden czerpie z ciebie energię. Jak jest połączony z tobą? Bo oni sobie chodzą swoimi ścieżkami. Dobrze, ale jak jest połączony? Skup się na tym połączeniu, bo to jest bardzo ważne dla nas. W jaki sposób jest z tobą połączony, Sylwia? Był jakąś częścią moją. No, którą częścią? No. Przyszła mi na myśl głowa. Przez głowę, świetnie. W jaki sposób jest przez głowę z tobą połączony? Pierwsze, co ci przychodzi, spontanicznie. Strach. Przez strach w głowie. Czy ten strach w twojej głowie pochodzi z tego życia, czy jest znacznie starszy? Jak czujesz? Starszy. Starszy. Czy ten kot jest z tobą całe to życie, czy jest jeszcze z jakichś poprzednich doświadczeń? Widzicie tego samego kota u mojej córki w domu? Skup się na sobie. Jest z tobą całe to życie? Czy był jeszcze wcześniej z tobą? Jak czujesz? Teraz jakoś. Aha. Od dzieciństwa. Od ciotki. Od ciotki.
Co się wydarzyło w domu cioci, że się połączył z tobą? W tym domu też była bieda. Aha. Szukaj, szukaj, co cię z nim połączyło. Tam było zimno, tam było... Tam było tak ponuro, tak. Zimno i ponuro i on już tam rezydował, prawda? Tak, tak. Aha. Tam... No. Ten dom był taki tajemniczy zawsze. Aha, tak jak koty są tajemnicze. A jak cię złapał na wędkę, na haczyk? Wiem, ten przychodzi na myśl mi ten wypadek z opowieści na tym traktorze, na tym mostku. Dobrze, to idźmy do tej sceny. Stoisz sobie z boku. I widzę tego pana, który jedzie na tym na tym traktorze. I ten mostek się zawala i on wpada i ginie. Dobrze, a powiedz mi, gdzie ty jesteś, kiedy go widzisz, tego pana na traktorze? Ja stoję w tym ogrodzie, tak na rogu, z daleka widzę. I powiedz mi, jesteś wcielona, tak? Oj, nogi moje. A stoję, nie. Stoję w tym ogrodzie, taka sztywna i tak, jestem wcielona, jestem tą małą dziewczynką. A, czyli to ta mała dziewczynka była świadkiem. Rozumiem. Rozumiem. Co się dzieje, kochanie? Zimno. Aha, wiesz, wychodzi to zimno tej dziewczynki. Pozwól, żeby to zimno w końcu się ulatniało. Bardzo długo byłaś w tym zimnie. Bardzo długo byłaś w tym zmrożeniu. Od tamtego momentu, kotuniu. Jesteśmy cały czas przy tobie. Pozwól temu zimno się w końcu ulatniać. Co ci robiło to zimno, to zmrożenie? Całe to życie. Od tamtego momentu. Te stopy moje tak... Tak usztywniało. Te moje nogi. I czego nie mogłaś w życiu robić przez to zimno, przez to zmrożenie? Nie mogłam iść. Nie mogłaś iść do przodu. Już to wiesz. Chcę, żebyś stanęła teraz przy tej maleńkiej dziewczynce, która była świadkiem. Ale ja jeszcze widzę. Jeszcze widzę, dlaczego ten człowiek. No, słucham, mów. Dlaczego ten człowiek? Na tym traktorze. Co widzisz? Mów. Co to jest? Co zobacz sobie kto? To jest ktoś z poprzedniego życia chyba. Aha. Więc znałaś tego człowieka w poprzednim wcieleniu? Ale mów do mnie, dobrze? Cokolwiek, ale mów. No. Zimno mi w ramiona. Kim był dla ciebie ten człowiek, który zginął na traktorze w poprzednim wcieleniu? Nie wiem. Pierwsze, co przychodzi. Znałaś go. Kim był dla ciebie? Pierwsze, co przychodzi. Zawsze spontanicznie. Nie. Jeszcze raz? Nic mi nie przyszło. Aha. Okej, to wróć do tej ale, małej. No. Ale czy jakby tak, jak mnie łapie za ramiona, za ręce mnie łapie. Aha. W którym momencie cię łapie za ramiona ten człowiek? Jaka to scena? Krzyczę. Ale jaka to scena? W tym życiu, w poprzednim? Ja nic nie widzę, więc musisz mi mówić. Dobrze. Dlaczego cię chwyta ten człowiek za ramiona? Nie wiem. Nie Zobacz tę scenę. Co krzyczy do ciebie?
Co krzyczy? Nie możesz. Nie możesz i czego nie mogę? Niczego nie możesz. Kim dla ciebie jest ten człowiek, który zabrania ci wszystkiego? Ojciec, brat, mąż, kochanek, sąsiad. Nauczyciel? Nauczyciel był twoim nauczycielem. Kim byłaś? Dziewczynką, chłopcem? Dorosłą kobietą. Czego cię nauczał? Czego cię uczył? Zawsze pierwsze, co przychodzi Nie do... mogę. Nie wiem. Nie wiesz. Przestraszył cię w tamtej scenie? Zblokował cię? Sprawdź w sobie, dlaczego wróciła ta scena? Dlaczego ona jest dla ciebie ważna? Moment, kiedy chwyta cię za ramiona i mówi ci, że nie możesz. Co ci ta scena zrobiła, że aż do dzisiejszego wcielenia przeszła? Nie możesz być samodzielna, nie możesz pójść dalej. Okej, okay. Blokady. Zobacz w tej scenie, kiedy szarpie cię za ramiona ten człowiek. Gdzie jest kot? Poszukaj kota. Tyłu za mną. Jest już przy tobie. Co robi w tej Ale tak scenie? Dalej. Dobra, Dalej, nieważne. Nieważne, czy blisko, czy nie. Co robi w tej scenie? Jaka jest jego funkcja w tej scenie? Że to się w tobie tak zapisało. Ma taki ogon do góry podniesiony i jest taki dumny, taki naprężony. Okej. Czyli coś ważnego dla niego się dzieje z tobą. Co dla niego się wydarzyło z tobą w tej scenie? Że to jakby mnie chronił, chciał chronić. Tak ci wmawiał, że cię chroni. A jak skorzystał na tej scenie? Na tym, co się z tobą stało? Już wiemy, że cię nie chroni. Wiemy, że czerpie z ciebie. Z twojego strachu, zwłaszcza. Poczułam w lewym. No. Poczułam taki puls w lewym. Po lewej stronie, na Cudownie. wysokości serca. Między łopatką, ale to jest mięsień. To jest ten mięsień tutaj. Po lewej I co stronie. tam masz? Co tam poczułaś? Taki puls. Włóż tam palec energetyczny w ten puls i powiedz mi, co to jest. Tak jakby lód, Dobra, taka masa, świetnie. ale taka miękka, przyjemna, taka pianka fajna. Co ci robi ten fragment tego lodu, tej pianki? Odczytaj jego funkcję. Chronić ma mnie? Przed czym ma cię chronić? Odczytaj sobie. Przed uderzeniem. Czyim uderzeniem? Tego czarnego mężczyzny. Tego nauczyciela. Dobrze. Zobacz jeszcze jedną rzecz, Sylwio, spontanicznie. Dlaczego ten mężczyzna, ten nauczyciel
pojawia się w Twoim obecnym życiu jako ten traktorzysta? Dlaczego Wasze drogi się z powrotem krzyżują? Kto tak to skonstruował? Dlaczego masz być świadkiem Jego śmierci? Mam ten dom oczyścić? Gdzie masz taki zapis w sobie, że masz ten dom oczyścić? Gdzie to jest zapisane w tobie? Nie wiem, na wysokości tak klatki piersiowej. Jak wygląda ten zapis, że masz oczyścić ten dom? Jaką on ma formę? Nie, taka ten kulka, punkt tutaj przy sercu. Kulka. Kiedy otrzymałaś tę kulkę, że masz oczyścić ten dom? Jak miałam 5 lat, 6. I kto ci dał tę kulkę? Ciocia? Od cioci ją dostałaś. Dobrze, dobrze, pozwól sobie na te ciarki. W tych ciarkach jest jakaś prawda. Docierasz do jakiejś prawdy. O co chodzi z tym oczyszczaniem domu? Co masz zrobić? Uszczęśliwić innych ludzi, którzy tam mieszkają. Jaką funkcję będzie odgrywał ten traktorzysta? Ten człowiek z przeszłego wcielenia? Jaką rolę ma w tym życiu? Będzie nowym gospodarzem. Powiedz mi, czy znasz ten dom z poprzednich wcieleń? Wydaje mi się, że tak, ale i wydaje mi się, że nie. To sprawdź sobie. Daj sobie chwilę. Poczuj. Przyszły na myśl mi taki, ale piękny. Piękny, odremontowany, taki czysty, taki pałacowy. I zobacz, czy żyłaś w tym domu. I kim tam byłaś? Miałam sobie piękną taką suknię. Cudownie. Byłaś kobietą? Rozumiem po suknie, że byłaś kobietą. Piękną. Aha. Okej. Co dla ciebie oznaczał mur wtedy? Był jakiś murek przy tym domu. Ograniczenia. Aha, dla tej kobiety były to ograniczenia. Czy to właśnie ta kobieta, której powiedział ten nauczyciel, że nie możesz? To ta sama? Być może. A zobacz piwnicę tego domu. W tamtym czasie, kiedy był taki piękny, kiedy ty byłaś tak pięknie ubrana. Piękna piwnica. Więc nie ma tam wody? Nie. Półki na półka wina. Z winami. Więc w tamtym życiu ten dom w żaden sposób nie kojarzył się ze strachem? Przesuń swoje życie do przodu. Zobacz, jak umierasz w tamtym życiu. Co się wydarzyło? Leży na metalowym łóżku, ale jest taka piękna. Ile masz lat, kiedy umierasz? Młoda. Mniej więcej, ile masz lat? 21. To bardzo młodo. Umierasz w tym domu, czy gdzieś indziej? Na tym łóżku, w tym domu. Ale jest czarne łóżko metalowe. Okej. Co jest przyczyną Twojej śmierci fizycznej? Choroba? Jeszcze raz, co? Choroba? Choroba? Jaka choroba? Jakiś rak. Której części ciała rak? Gdzie masz ten nowotwór? Pierś? Lewa, prawa? Która pierś? Lewa. Lewa pierś. I zobacz moment swojej śmierci. Co się dzieje z Twoim ciałem subtelnym, kiedy umiera ciało fizyczne? Czuję lekkość. Czujesz lekkość, więc wyzwalasz się ze swojego ciała fizycznego? I co dalej robisz? Co się dalej z Tobą, Sylwio, dzieje?
tej chwili tak blokuje mnie lewe ramię, lewe udo, tak jakbym czuła nacisk. To zobacz, co na ciebie naciska w tamtej scenie. Tak jakby mnie coś odciągało. Zobacz, co cię odciąga. Wszystko widzisz. Co i dokąd cię odciąga? A żebym się nie uwolniła, bym nie... Żebyś nie odeszła. Nie uniosła, tak. Jasne. I dokąd cię to ściąga? Z powrotem tego ciała i na to łóżko. Ale ciało jest już martwe, czy jeszcze żywe? Świadomie żywe, a nieświadomie martwe. Tak? To tak. Zobacz moment tej już całkowitej śmierci. Kiedy już całkowicie umrze to ciało. Co się z tobą dzieje? Dokąd idziesz po śmierci ciała fizycznego? A musisz do mnie mówić, bo ja nie widzę. Poszłam tam do tej piwnicy. Aha. Tam do cioci, w ten róg. Aha. O. W ten róg, gdzie widziałaś piec jako dziewczynka. Tak? Aha. I co tam robisz, kochanie, po tej śmierci? Co robisz w tym rogu tej piwnicy? Wsłuchaj się w siebie. Dlaczego tam poszłaś? Co tam robisz? Co się uwolniło? Co się uwolniło z tą świadomością? Strach się uwolnił. Strach się uwolnił. Czego się bałaś, kochanie? Czego bała się ta mała dziewczynka w tej piwnicy? Ta mała Sylwia. Co się teraz uwolniło? Ograniczeń. Wspaniale. Powiedz nie mi... mogę wejść do tej wody. Aha. Cudownie. Powiedz, skąd się w tobie uwolnił ten strach? Znowu, mamo? Ale skąd w tobie się uwolnił? W tobie, w twoim ciele. Skąd się uwolnił ten strach? Ten strach, kiedy uświadomiłaś sobie, że po śmierci wróciłaś do tego kąta, do piwnicy. Poczułam na tych schodach, że nie mam się czego bać. Aha, świetnie. I skąd to się uwolniło? To poczucie, już się nie muszę bać. Nie wiem, z pleców, z klatki piersiowej, z głowy. A, z głowy. Okej. Okay. Tak. I teraz sobie sprawdź, co możesz teraz w swoim życiu bez tego strachu w głowie? Co odpuściło? Co teraz jest dla ciebie dostępne? Co teraz jest dla ciebie możliwe? Wszystko. A nie co ma ci... Okej. Okay. I nie ma ograniczeń. Dobrze, więc wróćmy do teraźniejszości. Chcę, żebyś zobaczyła tego kota. Nie masz już tego strachu w głowie. Jak on teraz wygląda, ten kot? Nadal czarny, ale taki... No. Taki mały. Taki mały. Okej. Okej. Więc blokował cię strach z poprzedniego wcielenia, Sylwio. Miałaś piękne życie, piękny dom, piękny strój, a jednocześnie bardzo byłaś ograniczona. Poczuj, czy jeszcze jesteś. Poczuj, czy jeszcze czujesz ograniczenie tamtej kobiety, którą byłaś. Tak czy nie? Nie. Ale coś jeszcze jest. Co jeszcze jest, kochanie, w tobie? To, że jeszcze jest, to wiemy. Ale już dużo odpuściło. Co jeszcze jest?
tym, że nie mogę być kobietą. Tak, bo w tamtym wcieleniu byłaś ograniczona jako kobieta. Jak myślisz, dlaczego miałaś mamę, która wolała syna, wolała dziecko płci męskiej? Do czego to posłużyło? Inkarnacja w brzuchu mamy, która woli mężczyzn. Chłopców. Mama się bała kobiecości. Okej. I się żeście zsynchronizowały. Ty z twoimi lękami, ograniczeniami z poprzedniego wcielenia i mama, która boi się swojej kobiecości. Te ograniczenia wszystkie swoje przerzuciła na mnie. I przerzuciła je na ciebie. I gdzie je nosisz? Przeczuję w żołądku. Chcę, żebyś przed sobą stworzyła sobie taką skrzynię, taki kufer. I otwórz ten kufer. I zaczynamy wyrzucać te wszystkie stare przekonania, rodowe, twoje własne, cudze. Wszystkie do tej skrzyni. Pozwól, żeby twój żołądek, twój brzuch wypróżniał się właśnie do tej skrzyni, z tego wszystkiego. I powiedz, jak się czujesz. Lżej. Wszystko wyszło? Jak teraz czujesz swoją kobiecość? Akceptujesz ją, czy nadal czujesz jakieś zadry? Dobrze. Okej. Okay. Ewelinko, czas na ciebie. Chcę, żebyś mi powiedziała, jak ty teraz widzisz Sylwię. Ma oczy szerzej otwarte. Ona zaczyna czuć swoją kobiecość, ten aspekt od początku sesji mi się przewijał, że nie miała prawa do bycia kobietą, odczuwania kobiety. I ten lód w stopach to ewidentnie to seksualność i energia pieniądza, że dotycząca miejsc, w których ona się pojawia, nieodpowiednia osoba na nieodpowiednim miejscu również. A teraz jest tak jakby... Energetycznie widzę, jakby ona się budziła na buzi. Tak. Dobrze. Jak widzisz tego kota teraz? Zaczyna mieć takie strupy. Już nie jest taki ładny? Już nie jest taki ładny. Już nie. Sylwia odzyskuje jakby swoją miękkość, taką elastyczność, a on zaczyna chorować. A on teraz zaczyna chorować. Czy miał coś wspólnego z tym rakiem piersi w poprzednim wcieleniu? Tak, tak. Co miał wspólnego? Jest takie wysysanie przez takie rurki hydrauliczne i on ma takie kraniki, takie motylki do odkręcania też. A dlaczego akurat piersi, rak piersi? To powoduje ogromny smutek u kobiety. Taką niepełnowartościowość. Jasne, okej. Okay. I to się tak zagnieździło w niej. Czy teraz Sylwia uzdrowiła już tamtą śmierć? Ona się teraz łapie tu za klatkę piersiową i chce to uzdrowić. Jest bardzo gotowa. Niech to zrobi. Niech to uzdrowi dla siebie. Nie tylko tamtą śmierć, ale całe tamto życie. Opróżnia się do tej skrzyni. I co widzisz? Ona wypuszcza to. Cudownie. Ale bardzo łagodnie, tak z czułością. Wspaniale. I co się z nią dzieje, kiedy wypuszcza tamtę przeszłość? Łzy jej lecą. Tak, ale to są takie odpuszczenia łzy. Cudownie. Cudownie. Naszym celem jest przywrócić jej przepływ energetyczny. A zatem musimy się pozbyć wszystkich blokad.
przeświadczeń, uprzedzeń, traum. Czy jest coś jeszcze w Sylwii, Ewelinko, co by ją blokowało, co by nie pozwalało jej korzystać z jej potencjału w pełni? Takie blaszki tutaj, ona sobie to wyciąga. Do czego służyły te blaszki? Sięganie po różne rzeczy. Żeby nie sięgała blokada, po coś. Okay. Blokada serca, tak po bokach. To jest bardzo ciekawe. I to blokuje intuicję jej. Takie wyczuwanie, że ktoś jest obok niej, kto jest dobry, kto może być jej przyjacielem. I to wszędzie wokół klatki piersiowej, te blaszki takie. Dobrze, niech się z nich opróżni. Do tej skrzyni. Zrobiła to? Tak, i zaczęła świecić teraz. Aha, dobrze. Zaczyna wracać teraz przepływ energetyczny. Dobrze. Mówi, że teraz dobrze. Będzie czuła każdą dobrą istotę w jej pobliżu. To zapyta jej teraz, kiedy wraca jej czucie, wraca jej intuicja. Kim jest ten kot? On się zmniejszył. Ale kim jest dla niej ten kot? Teraz, kiedy ma intuicję. On jest nieprzyjacielem, wrogiem. Pasożytem. Jest pasożytem. To najlepsze słowo. Jak długo był z nią? 4 się pojawia. 4,5 wcielenia. 4,5 wcielenia. 5 wcieleń temu on się pojawił w jej życiu. I czym się charakteryzowały te wcielenia? Od kiedy z nią jest? Jaki jest wspólny mianownik? Te rurki hydrauliczne i to blokowanie. On sobie tak zakręcał te kurki i ją blokował coraz bardziej. I w czym ją blokował? Jak wyglądały wcielenia Sylwii? Cały czas mi się pojawia, że blokował ją przede wszystkim w intuicyjnym odczuwaniu sytuacji, w której jest. Czyli jakiejś korzystnej sytuacji, w której mogłaby się rozwinąć, poznać dobrych ludzi, którzy mogliby ją wspomóc. W tym życiu to się przejawia właśnie tak, że ona nie czuje przyjaciół wokół siebie i takich ludzi, którzy gdzieś są blisko i którzy mogliby być ewentualnie przyjaciółmi, partnerami, również zawodowymi. Również te kanały jakby marketingu do sprzedaży sztuki też się zamykają. Ona nie czuje tego w ogóle. Więc blokował życzliwość. Tak, też. Coś jeszcze czujesz? Coś jeszcze widzisz? Coś jeszcze jej robił? Czuję, że on miał bardzo silny wpływ na jej podbrzusze. Zupełnie jakby chciał tam wchodzić i były takie momenty w inkarnacjach, że on wchodził tam. I co tam robił w jej podbrzuszu? To jest trochę tak, jakby on się zmniejszał i zagnieżdżał tam. Blokuje jej stawy biodrowe. A dlaczego akurat podbrzusze? On się zawsze zagnieżdżał tam, kiedy było dużo nieszczęścia w niej. Więc tam się kumulowało jej nieszczęście? Tak. Dlaczego w biodrach? Dlaczego w podbrzuszu? To jest związane właśnie z tym brakiem miejsca. Brakiem uczucia kobiecości w sobie. Okay. Brakiem spełnienia. I spełnienie w przypadku Sylwii to jest spełnienie i seksualne, i kreatywne w sztuce, tak? To, czyli nie ma pieniądza w ogóle też. Dobrze. To, że Sylwia mówi w swoich punktach, że nie ma swojego miejsca, ma związek właśnie w tym, że nie ma miejsca w jej biodrach, w jej podbrzuszu? Tak. A dlaczego ma hemoroidy? W jej przypadku ja widzę hemoroidy, jakby ona usuwała jakieś negatywne energie w ten sposób. I to jest taki płacz. Okay. Płacz. Czy jest gotowa usunąć? Raza porządnie, tam czas nie istnieje. Tam proces staje się projektem. Jednosekundowym. Gotowa, żeby oczyścić i zrobić miejsce w swoim podbrzuszu, w swojej miednicy. Tak. Więc niech opróżni wszystko, co tam nosi do skrzyni. Na trzy. Raz, dwa, trzy. I co się stało, Ewelinko? Usunęła dużo punktów dostępu. Aha. Dopiero jak ona to usuwała, dopiero zobaczyłam, że tam są takie kulki.
takie punkty dostępu tego kota. I to też usunęła? Tak, tak. I co się teraz dzieje z Sylwią, kiedy ma czysto w miednicy? Jej biodra się poszerzają. Są jak woda, są ciepłe. Bardzo przytulne. To jest jakby centrum jej istoty. To jest jej gniazdo, domek, tak? Domek. Tak, tak, tak. I jest miejsce w tym gnieździe dla niej? Czuje tam miejsce? Zagnieździła się w sobie? Tak. Jest w domu. Tak. Jest u siebie. Jakie korzyści będzie czerpało z tego ciało fizyczne? Z tego, że w końcu zakorzeniła się w sobie, że ma swoje gniazdo w sobie, jest w swoim domu. Jest dużo więcej łagodności w niej, dla niej samej i dla otoczenia, dla różnych spraw. Jest łatwość w sięganiu po różne rzeczy, po różne właśnie kanały dostępu, nie wiem, kanały marketingu. Jest łatwość jakby poruszania się w różnych wariantach życia. Łatwość przemieszczania się pojawia mi się też. Duża energia od samego rana. I łatwość w ukierunkowaniu tejże energii. Ona dokładnie wie, w którą stronę ma iść. To zupełnie tak, jakby ona też miała tą intuicję w biodrach teraz. Tak. I w ogóle nawet nie musi myśleć o tym. Ona po prostu wie, co ma zrobić i gdzie ma iść. Dobrze. Jak teraz widzisz tego kota? Jakiś taki spróchniały, mały się zrobił. Okej. On się boi. On się boi jej teraz. Jasne, że się boi. Wykorzystuje jakieś elementy współczucia. Jestem taki biedny, malutki. I Sylwia na to się daje nabierać? Ona ma dużo dobroć w sobie. Widzę tutaj w żołądku i w sercu. Zupełnie jakby była kiedyś taką dobrą istotą. Dobrze, energii, to zobaczmy, bogactwa. Skąd ma to ten żal w sobie, ten kot. Skąd czerpie ta żałość? Z wewnętrznej części ud Sylwii? Aha. No to zamknijmy mu, zakręćmy mu kurki. Niczego już z niej nie może wziąć. Niczego. A wszystko, co do tej pory wziął, znika z niego. Jak go teraz widzi Sylwia, kiedy nie może z niej czerpać? Znowu jest postrzeganie jako nieprzyjaciela. Dobrze. Nieżyczliwy. To zajmijmy się jej wewnętrzem ud. Tam, skąd czerpał tę żałość. Co takiego tam jest w Sylwii, że stamtąd pojawia to brał? Pojawia się nieumiejętność brania i otrzymywania. Teraz już to Sylwia widzi. I znowu mama. Co znowu mama? Nieumiejętność otrzymywania i brania. Ale co to ma wspólnego z mamą? Tak jakby mama prowadziła program dotyczący blokady seksualnej. Okej. Okay. Nieumiejętność brania, otrzymywania. A w przypadku Sylwii, ponieważ jest artystką, to się wszystko blokuje totalnie. Dobrze. To czas, żeby Sylwia odpowiedziała na pytanie, czy jest swoją mamą? Jest, ona czy nie? Ona mówi, że chciałaby. No to możemy ją tak zostawić. Nie ma problemu. Może być swoją mamą. I co z tego będzie miała? Co widzi? Przerabianie programów. Tego jest mnóstwo. To zupełnie jakby ona się podpięła pod przerabianie programów rodzinnych. I chciała wszystko załatwić. No więc pytanie. Chce być swoją mamą, czy chce być sobą? Kim chce być? Sobą. Okej. Więc co robimy z programami mamy? Do skrzyni. Do skrzyni. Tak jest. Już. I co się stało? Ona świeci jak taka planeta świecąca. Nie musi już niczego dźwigać, co nie jest jej. A nawet i siebie może odbarczać ze wszystkiego, co jej przeszkadza. Nareszcie. Nareszcie uwolniła się od programów rodzinnych. Jakie to będzie miało skutki w jej życiu, to uwolnienie?
Myślę, że jakieś nowe przestrzenie w niej się otwierają. Aha. Kreatywności, Bardzo sztuki. dobrze. Ona jest jak niewyczerpana studnia wiedzy. Może eksplorować samą siebie. Nieskończoność. Świetnie. Tak. Świetnie. Taką widzę. Okej, okay. Sylwio, powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Świetnie. Dobrze, bardzo dobrze, kochana. To jak już weszłaś na taki poziom świadomości i samopoczucia, powiedz, co cię blokuje w nauce języka niemieckiego. Spontanicznie, odpowiedz mi. Dziadek. Jego śmierć w obozie? No to znowu pytanie. Czy chcesz nosić traumy swojego dziadka? Tobie się w Niemczech podoba. Nie chcę nosić. Więc do skrzyni, kochanie. To jest jego doświadczenie. I oddajesz to do skrzyni. Już. I powiedz, co poczułaś teraz. Ulgę. Ulgę. Tak, ale... No. Ale... Ja jeszcze widzę tego kota, wiecie jakiego? No. Jest kulką, piłeczką, mogę go wrzucić do skrzyni? Możesz go wrzucić do skrzyni. On już nic nie znaczy, kochanie. On już cię nie ma do ciebie, o co zaczepić. Chcę, żebyś skupiła się na tym, czy teraz już możesz w pełni cieszyć się tym pięknym miejscem, w którym jesteś. Twoim miejscem, które sobie sama znalazłaś. Dobrze, ale ciągle mnie nurtuje jedno pytanie. Chcę, żebyś mi na nie odpowiedziała. Czy ten człowiek z przeszłości, ten, który cię szarpał za ramiona, czy przypadkiem nie był nauczycielem niemieckiego? Tak lub nie, spontanicznie. Nie, okej, w porządku. Czyli to nie on cię blokował, tylko dziadek. Ja pradziadka nie znałam. Czy tam pradziadek, okej. No. Czujesz, że się oczyściłaś? Czujesz, że możesz się tam zakorzenić, że możesz tam być, że możesz mówić tak, tym językiem? Ale ja jeszcze czuję jakiegoś, czuję mężczyznę z tego życia. Stoi po prawej stronie mojej. O, świetnie. W takim razie spójrz mu w oczy i odkoduj go. Kto to jest? Mój sąsiad. Twój sąsiad. Co tam robi przy tobie? Czego od ciebie chce? Seksualności, małżeństwa. Chce mnie. A ja go nie chcę. Bardzo dobrze. W takim razie otwórz mu portal. I ma się pozbierać. Do widzenia panu. Z całą swoją energią, ze wszystkimi swoimi rzeczami. I widzę jeszcze tam w rogu, tam po prawej, no. Tak w rogu na dole, taki mały mój były mąż. A, dobra, najpierw sąsiad, okej? Okay? Najpierw wyprowadzimy sąsiada z twojej przestrzeni. Każ mu wyjść z twojej przestrzeni, ale to już. Już! Natychmiast. Tak. Natychmiast. Już wyszedł. Już odszedł. Co poczułaś? Jeszcze chcę wejść. Nie. Nie. Nie ma, że chce. W ogóle cię nie obchodzi, czego on chce. Skup się na tym, czego ty chcesz. Chcesz go tam? No to już go tam nie ma, Sylwio. To jest właśnie lekcja dla ciebie. To, co ty chcesz, jest najważniejsze dla ciebie. Nie to, co inni chcą. To teraz zajmijmy się byłym mężem. Co on tam robi w twojej przestrzeni? Tak kuka diabełek. Aha. I co ci robił, kiedy tak był przy tobie? On mącił. Mącił. Jasne, że mącił. Czas wyprowadzić i tego pana. Ma otworzyć sobie portal, pozbierać wszystkie swoje graty, swoje energie z twojej przestrzeni i się wyprowadzić rasa porządnie. Tym bardziej, że jesteście po rozwodzie. Więc rozwiedź się z nim również energetycznie. Tak, nazwisko mu już dałam. Bardzo dobrze. Na trzy, kochana. Wyprowadza się z twojej przestrzeni. Raz, dwa, trzy. Nie ma go. I powiedz, co poczułaś.
Lepiej się. Bardzo dobrze. Kochana, już żeśmy o tym mówiły, że twoim tematem była kobiecość, niedoceniona i naciągałaś granice, pozwalałaś na to, żeby ktoś przekraczał twoje granice. Oczyściłaś już swoją kobiecość. Twoja kobiecość jest równie silna jak męska męskość. I też stawiasz porządnie granice. Na planie subtelnym nie potrzebujesz żadnych panów, żadnych kochanków. To wszystko ma się odbywać na planie fizycznym. Twoja przestrzeń należy do ciebie. Jesteś panią na włościach. Jesteś u siebie. I poczuj to. Jesteś u siebie. I powiedz, co teraz czujesz, kiedy panowie się wyprowadzili w końcu z twojej przestrzeni. Czuję jeszcze coś na lewym karku. Dobrze, zobacz sobie, co tam czujesz na karku. Na szyi z tyłu. Co tam masz? Jakąś taki ucisk, blokadę. Aha. To jest jakiś implant? Czy to jest jakieś twoje wspomnienie? No, takiego bardziej nie jak blaszka, coś drewnianego, takiego sztywnego. Powiedz mi tylko, co ci to robiło w życiu? Usztywniało mi za bardzo głowę. I to usztywnienie głowy, jak się przekładało na twoje życie? Ograniczało mnie. Jasne. Jesteś gotowa wyciągnąć to ograniczenie z siebie? Do skrzyni, kochana. Cały ten sprzęt do skrzyni. Poczuj, jak puszcza kark. Poczuj, jak się luzuje. Możesz poruszać głową, poczuć jej elastyczność w szyi. A teraz wyciągniemy z ciebie tę pianę. Tę pianę z pleców. Całą tę pianę, Sylwio, do skrzyni. Twoje plecy odzyskały wolność, elastyczność. Są przestrzenne, są giętkie. A jednocześnie twój kręgosłup jest odbarczony i ma nosić tylko ciebie. Wyciągniemy też ten lód ze stóp. Cały ten lód ląduje w skrzyni. I to samo dzieje się z tą czarną mazią z żołądka, wszystkimi kulkami, wszystkimi implantami, z całego ciała. Wszystko, co obce, odpada z ciebie do skrzyni. Ewelinko, powiedz mi, jak widzisz teraz Sylwię? No jest taka bogini, która wszystko wypuszcza. Żadnego jest implantu? Jest bardzo taka twórcza. Czysto? Jeszcze ma tu kuleczki wkładane. W takim razie niech je wyciągnie i do skrzynki. Już. Wyciągnęła? Tak. Czysto? Od głowy aż po koniuszki palców, rąk i stóp? Tak. Sylwia, jak się czujesz? Lekko. I powiedz, co teraz odpuściło? Teraz, kiedy już nie masz implantów, nie masz podpięć, nie masz intruzów w swojej przestrzeni. Jak to się przełoży na twoje życie? Co się zmieni? Będę płynąć. Jak siebie widzisz finansowo? Dobrze. A jak myślisz, co blokowało twoje finanse? Te męskie ograniczenia. Męskie ograniczenia. Okej. Okay. To już puściło, kochanie. Ten nauczyciel. Ten nauczyciel. Świetnie, to już puściło, kotuś. To już odeszło. Rzuciłam jeszcze tą piankę z lewej strony. Bardzo dobrze, wszystko. Wszystko do skrzyni. Poczuj, jak twoja energia płynie w tobie. Jak cyrkuluje w tobie. Jak wartki potok. Pamiętasz, o czym mówiłaś na początku? Że w piwnicy stała woda. Woda jest też jednym z żywiołów pieniądza. Ona musi płynąć, żeby płynął pieniądz.
Już nie stoi żadna woda w żadnej piwnicy. Już to oczyściłaś. Twoja energia płynie w tobie, wartko. Energia kobiecości. Energia twórczości. Sprawczości. Poczuj, że już możesz zarabiać. Jeszcze coś mnie blokuje w lewym kolanie. Mhm. Dobrze, sprawdź sobie co. Co tam masz? Jakieś takie kolce. Mhm. Zobacz, co ci robiły te kolce. Zanim je pozbędziemy się ich, zobacz, co ci robiły. Blokowały mi nogę. Mhm. A jakbyś przełożyła na życie to blokowanie nogi, to co było blokowane w życiu? Mama i pieniądze. Okej. Gotowa, żeby wyrzucić tę blokadę? Mhm. Do kosza. Do skrzyni. Poczuj, jak ta noga się uwalnia. To kolano się uwolniło. Mhm. Okej. Powiedz, co było przyczyną twojej nadwagi, ciągłej nadwagi w tym życiu? Co symbolizowało te 5-7 kilo nadwagi? Tarcza. Mhm. Tarcza przed czym, Sylwia? Ochronna. Mhm. Przed czym się chroniłaś tym tłuszczem? Tymi 5-7 kilogramami? Przed strachem. Przed strachem. Mhm. Ten strach był związany z tą piwnicą? Czy z czymś innym? Z mężczyznami. A strach z mężczyznami zaczął się od nauczyciela, czy gdzieś indziej? Od mamy. Dobra, znalazłaś to. To nawet kochanie nie jest twoje. Twoje perypetie z mężczyznami i to, co mówiłaś, widzisz, to, co mówiłeś, że znajdujesz mężczyzn z uzależnieniami, to nawet nie było twoje. To twoja mama przyciągnęła mężczyznę z uzależnieniem, a ty to tylko powieliłaś. Wspaniale. Więc to nawet nie jest twoje. Do skrzyni. Ale to już. Możesz być w takich relacjach, w jakich chcesz być. Z kim chcesz być. Ten wzorzec już odpadł. Okej. Okay. Swoją drogą zobacz, czy ten kot miał jakiś wpływ na to, że bałaś się mężczyzn. Ten kocur. Mącił. Mącił. Jasne, że mącił. Okej. Okay. Zobacz, co było przyczyną tego, że nie miałaś dobrych relacji ze starszą córcią? Ten kot. Mhm. Co robił między wami? Rywalizował. Aha. Sprawiał, że zamiast być mamą dla córki, byłyście rywalkami dla siebie. O co żeście tak rywalizowały? O urodę? O inteligencję? Miłość. O miłość czyją? Ojca? Jej ojca, twojego męża? Mhm. Mhm. A na kija ci jego miłość, skoro już się z nim rozwiodłaś? Nie potrzebuję. Mhm. Już nie potrzebujesz. Wyrzuć już całą tę rywalizację. Już tego nie potrzebujesz. Jak się czujesz, Sylwia? Lepiej. Mhm. Chcę, żebyś zamknęła swoje energetyczne oczy. I puściła całą swoją energię. I powiedz mi, czy czujesz jeszcze gdzieś jakąś blokadę? Czy twoja energia krąży w tobie równomiernie, swobodnie? Czy czujesz jeszcze gdzieś jakąś tamę?
czuję fizycznego kota mojego córki. Cały czas patrzy na mnie. I stoi przed nią, między nami. Tej starszej córci? Spójrz nie mu w oczy. Temu fizycznemu kotu twojej córci. Ona jest moja. Jak mi powiedział. Więc to jest ten byt? Więc pokaż swojej córci, że w tym kocie ukrywa się ten byt. Ma wyjść, ale to już. I jak córcia reaguje? A, głupoty gadam. Tak? Gadasz głupoty? Kot w skrzyni? Do skrzyni. Dobra. Ten fizyczny jest czysty? Okej. Chcę, żebyś zawołała i starszą córcię, i młodszą, i swoją mamę do siebie. I jeśli masz ochotę jeszcze kogoś zawołać, to przywołaj. Tatę jeszcze. Dobrze, zawołaj tatę. Dziadka i babcię. Dobrze. Wszyscy są? Chcę, żebym mi się ich pokazała. Dobrze, i brata. Okej. Pokaż im, jak się z tego wszystkiego oczyściłaś. Pokaż im, że wszystko, co było rodowe, znajduje się... Świetnie! I wszystko, co było rodowe, te wszystkie programy, te wszystkie uprzedzenia, te wszystkie traumy są w tej skrzyni. A teraz... Tak jest, właśnie o to chciałam cię prosić. Zatrzaśnij wieko. Bardzo głośno. Z hukiem. Czas najwyższy wyrzucić to na śmietnik. Otwierasz sobie portal. I bierzesz tę skrzynię w swoje ręce. Nieważne jak jest wielka, ty udźwigniesz wszystko. I z olbrzymim rozmachem, takim triumfującym, wyrzuć to do portalu. Już! I to znika w tym portalu. Całkowicie się neutralizuje. I powiedz, co poczułaś. Zacznij od siebie. Od siebie samej. Co poczułaś? Wolność. Lekko. Jesteś wolna. I pozwól, żeby ta idea, to poczucie rozprzestrzeniło się w tobie. Jestem wolna. Od wszystkiego i od wszystkich. W tym momencie, wyrzucając tę skrzynię, anulowałam wszelkie pakty, kontrakty, wszelkie podpięcia, wszelkie programowania, w tym programowania rodowe. Jestem wolna, jestem sobą, jestem autentyczna. Wszystko we mnie płynie, cyrkuluje. I pozwól, żeby to odczucie się w tobie osadziło. Tak jest. Jesteś wolna. Każda nanocząsteczka ciebie już o tym wie. Każda nanocząsteczka ciebie odczuwa tę wolność, tę świetlistość, tę płynność, moc, kreatywność, sprawczość, miłość, szacunek, akceptację, czułość, ciepło, bezpieczeństwo. Jest w tobie wszystko, Sylwio. Wszystko. Odgruzowałaś swój skarbiec. I zostało to, co najcenniejsze. I teraz, jeśli chcesz, możesz otworzyć swoje energetyczne oczy i spojrzeć na swoją rodzinę. I powiedz, jak ich teraz widzisz. Uśmiechniętych, szczęśliwych. Bardzo dobrze. Zainspirowałaś ich. Jak widzisz swoją starszą córcię teraz? Taką spokojniejszą, może bardziej uważniejszą. Jak czujesz? Jak się potoczą wasze relacje teraz? Bez tych złogów. Harmonijnie. Cudownie. Cudownie, już to wiesz. Wróciła harmonia.
Wszystko wraca na swoje miejsce. To teraz pozwól każdemu z Twojej rodzinki, żeby otworzył sobie swój cudowny portal i żeby każdy wrócił do siebie. Oni już wszystko wiedzą, wszystko zostało przekazane. Jesteś sama? Jak się czujesz? Mam przestrzeń w ogrodzie. Czy teraz z tą energią możemy odwiedzić tę maleńką dziewczynkę z początku naszej sesji? Odwiedź ją i powiedz mi, jak ją teraz widzisz, teraz. Z tą świadomością, którą masz. Widziała, dziękuję. Możesz ją przytulić. Nie ma już żadnych strachów. Nie ma już żadnych mężczyzn, żadnych nauczycieli. Żadnych piwnic. Twoja dziewczynka w tobie jest uzdrowiona, ukochana, utulona, bezpieczna. Idziemy biegnąć sobie, Bardzo pobiegać dobrze. Po Super. Teraz, kiedy już wiesz, że jest ukojona, możesz spokojnie wrócić do teraźniejszości. I zobacz, jak ta praca, którą ze sobą wykonałaś, to wszystko, co sobie dałaś z miłością, z szacunkiem, jak to zaowocuje w twoim życiu. Co widzisz? Szczęśliwą siebie i szczęśliwych ludzi wokół mnie. Cudownie. Zobacz, jak widzisz swoje relacje z mężczyznami teraz. Taka oczyszczona, taka pewna siebie, taka kobieca. Partnerskie na równi ze mną. Super. Jak widzisz swoje finanse, swoje biznesy? O, dużo ich. Aha, jasne, jesteś łebska dziewczyna. Miej odwagę spróbować. I miej odwagę się wycofać, jak uznasz, że coś nie jest dla ciebie. Nie ma sensu brnąć w rzeczy, które nas nie cieszą, nie radują. Masz taką odwagę w sobie? Czujesz ją? Pewnie, że masz. Nie ma ograniczeń. Możesz tworzyć? Twórz, dziewczyno. Przedawać mogę i dawać, i wspaniale. Darować. I sprzedawać, i dawać, i darować, i wszystko możesz. I tak samo będzie się działo w stronę ciebie. Będziesz i kupować, i otrzymywać, i dostawać prezenty. Czujesz tę płynność? Dobrze, bo tak jak ci powiedziałam, jednym z żywiołów związanych z dobrobytem jest woda, płynąca woda. I ta energia w tobie płynie. A drugim żywiołem, takim stabilnym, finansowym, jest ziemia. I chciałabym, żebyś w końcu poczuła, czy masz te korzenie. Czy możesz się zakorzenić? Czy jesteś u siebie? Czy w końcu tak, możesz to miejsce nazwać? W zielonej trawie. Bardzo dobrze. Okej. I twoje stopy nie są już kawałkami lodu. Możesz poczuć tę ziemię pod stopami. Spadam nawet w tą trawę. Świetnie, cudownie. To jest twoje miejsce na ziemi. I jest już zakorzenienie. Jesteś u siebie. Świecę na biało. Okej. Jak chcesz, to możesz świecić na żółto, różowo. Możesz być neonem. Możesz wszystko, Sylwia. Biały, pamiętaj, zanim się rozszczepi światło na wiele kolorów, jest biały. Biały zawiera wszystko w sobie.
powinnam wszystkie rzeczy czarne do skrzyni wrzucić. Nie, czarny też jest niezły. Nie martw się. Nie ma, kochanie, dopóki coś jest twoje, dopóki coś jest autentycznie twoje, jest dobre. Niezależnie od tego, czy jest białe, czy jest czarne, bo jest twoje. Twoje, tak. Moje. Tak. I twoje jest po prostu twoje. Gotowa na siebie? Ewelinko, czy chciałabyś coś powiedzieć jeszcze na koniec? Życzę ją bardzo ciepłą taką. To jest taka otwartość, ciepło, przyjacielskość taka. Cudownie. Wróciła życzliwość, bo mówiłyśmy, że nie było życzliwości. Tak. Już jest. Tak. Tak. Masz, Sylwio, swoją życzliwość. Tak. Cudownie. Chcę ci pogratulować, bo podczas tej sesji wyszłaś z piwnicy. Nie ma chłodu, nie ma tej wilgoci, jest przyjemnie ciepło, jest trawa pod stopami, jest światło, jest ciepło i jest życzliwość dla siebie. To olbrzymie osiągnięcie, Sylwio, i będzie owocować. Dziewczyny, to teraz każda u siebie, ze sobą, dla siebie i przy sobie. Rozłączacie się ze wszystkimi, ze wszystkimi i zamykacie swoje energetyczne oczy po to, żeby jeszcze bardziej odczuć swoją cudowność. Puśćcie cały wasz potencjał energetyczny, niech płynie. Swoim rytmem, melodią, zapachem, smakiem, poczucie siebie. Każda czuje siebie samą. I to jest absolutnie najcudowniejszy smak, zapach, najcudowniejsze doświadczenie. Czujecie się każda ze sobą samą absolutnie fenomenalnie. Jesteście swoim własnym lekarstwem na wszystko. Swoim plastrem, swoim balsamem. I na jeden podnosicie sobie jeszcze swoje częstotliwości. Czujecie swoją radość, szczęście, miłość, szacunek, akceptację, czułość, ciepło, bezpieczeństwo, moc, kreatywność i sprawczość. I na dwa to cudowne uczucie bycia sobą przenika każdą komórkę waszego ciała fizycznego i czujecie, jak wasze ciała fizyczne zaczynają wibrować. Jak się regenerują, rewitalizują, odżywiają i odżywają. Czujecie się piękne, młode, zdrowe, mądre i tak niesamowicie doenergetyzowane, że chcecie wracać do swojej rzeczywistości, żeby z tym powerem, z tą fantazją ją tworzyć. I na trzy wracacie do życia, do siebie i możecie otworzyć oczy. Ewelinko, zwyczajowo od ciebie, jak się czujesz? Dobrze, dziękuję bardzo. Super. Sylwia, jak ty się czujesz? Super.